Nie. Czy możesz wierzyć w to? Most csodát tesz Jézus. Że Jezus teraz może uczynić cud. Most teraz. Megsegít Jézus. Teraz ci pomoże. Most teraz. Kiemel Jézus a te viharodból. Teraz cię wyprowadzi most z twojej, kiemel Jézus z twojej, a betegségedből. Z choroby. A szétuló félbe levő házasságodból. Z może jakiegoś rozbitego małżeństwa. De nem úgy, hogy ott hagyod az asszonyt. Ale nie w ten sposób, że zostawisz żonę albo męża. Kibékülsz vele. Ale újból szeretni fogjátok egymást. I ponownie będziecie się kochać. Hát a Jézus a családokat is helyre akarja állítani. Bo Pán Bóg też chce odnowić małżeństwa. És mit gondolsz, miért pont az első csodáját Jézus egy esküvőn tette? I jak myślisz, dlaczego Jézus pierwszy cud uczynił na weselu? Hol tette első csodáját Jézus? Gdzie zrobił ten pierwszy cud? Kánába. W Kanie Galilejskiej. És miért az első csodát ott tette? Dlaczego tam zrobił pierwszy cud? És ott azt olvassuk a János 2-be. U Janusza 2 czytamy. Hogy ezt az első jelet, że ten pierwszy znak a Galilei Kánába tette Jézus, w Kanie Galilejskiej, és megmutatta az ő dicsőségét, i pokazał swoją chwałę, és hittek benne a tanítványai. I wierzyli w niego jego uczniowie. Miért beszélek erről? Dlaczego mówię o tym? Mert a te házasságod is viharokban van. Bo jeżeli twoje małżeństwo jest w burzy, és gondolkodsz a válláson. I może myślisz o rozwodzie. Ezt már nem lehet tovább bírni. Że tego już nie można wytrzymać. Ilyen vadállat férjel. Z takim dzikim mężem. Ilyen házi sárkány feleséggel. Z taką żoną, która jest jak smok. Ezt már nem lehet tovább bírni. Tego nie można już dalej wytrzymać. Isten sem állatkínzó. Pán Bóg też nie prześladuje zwierząt. Biztos örül, ha elválok. Na pewno się cieszy, jak się rozwiąże. Ezt már nem lehet tovább bírni. Tego już nie można dalej wytrzymać. De lehet bírni. Można wytrzymać. Jézus jelet tett. Bo Jézus dał znak. És a dicsőségét megmutatta. I pokazał swoją Kánába. Chwałę w Kalnie Galilejskiej. És ha megnézed. I jak zobaczysz. Emberi észre gondolkozva. I tak na ludzki rozum. Úgy gondolkodunk. Tak myślimy. Amikor Lázárt föltámasztotta. Że jak wskrzesił Lazara. Akkor meglátták az Isten dicsőségét. Lazara, to wtedy zobaczyli chwałę. Amikor a béna elkezdett járni. Kiedy zaczął a ktoś chodzić albo został akkor meglátták Isten dicsőségét. Jak były wielkie cuda, to wtedy widzieli łaskę, de ezt az chwałę. Első csodát, ale ten pierwszy ezt senki nem látta. Nikt nie widział. Csak a Mária. Tylko Mária. A tanítványok, uczniowie, és akik a vizet merítették. I ci, którzy nalali wody. És miért van ott odaírva? A dlaczego jest tam napisane? Hogy az ez jel, że to jest znak, és Isten dicsősége. I Boża chwała. Tudod miért? Wiesz dlaczego? Mert a jó házasság, bo dobre małżeństwo, az csak Jézus által lehetséges. Jest możliwe tylko przez Jezusa. Mert mi történt? Bo co się stało? Elfogyott a boruk. Skończyło się wino. Azt mondta Mária, i Mária powiedziała, hogy amit mond nektek, megcsináljátok. To, co vám mówi, uczyńcie. És mondta Jézus, a Jézus mówił, hogy a kőedényeket töltsétek meg színig vízzel. Napełnijcie stąd pełne wody. Megtöltötték. Napełnili. Megáldotta Jézus. Jézus pobogosławił. Bor lett belőle. I wino się stało z nim. És mit mondott Jézus? I co powiedział Jézus? Vigyetek a nász nagynak. Zabierzcie do Bodzireja, zabrali. És ivott a nász nagy. I pił ten bodzirej z tego wina. És mit mondott? I co powiedział? Egy nagyon bölcs mondatot. Bardzo mądre mindenki zdanie. Mindenki a jó bort adja oda először. Że wszyscy wino dają, dobre és wino dają na már początku. Megrészegettek, akkor a rosszabb minőség. Ludzie upili, to daje gorsze. Hogy te a jót a végére tartott? Jak to się stało, że dobre zostało zachowane aż do tego czasu? Ebben nagyon nagy bölcsesség van. W tym jest wielka mądrość. Amikor udvaroltál az asszonynak, kiedy zalecałeś się do swojej żony, neki virágot is. Zabrałeś jej kwiaty, mondtad neki, hogy szereted. Mówiłeś jej, że ją kochasz. Elmentél vele kirándulni a hegyekbe. Poszedłeś z nią na wycieczkę w góry. És kedves szavaid voltak hozzá. I piękne słowa do niej mówiłeś. Aztán telt az idő. Ale minęło trochę czasu. Szült egy pár gyereket. Urodziła ci kilka dzieci. Fölnevelte őket. Wychowała je. És most már. I teraz. Az alávaló jön ki belőled. Teraz przychodzi, wychodzi z ciebie inny człowiek. A rosszabb człowiek. Természet jön ki belőled. Gorsza natura. És ugyanúgy a férjed felé. I może być to też w stosunku do męża. Ilyen az ember. Taki jest człowiek. Először a legjobbat adja. Najpierw daje coś lepszego. Aztán elromlik. Potem się psuje. Közömbös lesz. Jest taki obojętny. Fásult lesz. Taki zgorzkniały. Megharagszik a másikra. Gniewa się na drugą megsértődik, osobę. Gniewa się. Megkeseredik.
Jest taki gorzki. Eltávolodnak egymástól. Oddzielają się od siebie, i utána oddalają. Az olával jön ki belőle. I wtedy przychodzi to gorsze. A magadra ismerti? Czy może poznałeś siebie? Tudod, mit kell csinálni? Wiesz, co trzeba zrobić? Oda menni Jézushoz. Trzeba iść do Jezusa. Azt mondani, Jézus. I powiedzieć, Jézu. Elfogyott a borom. Skończyło się moje wino. Elfogyott a szerelmem. Skończyła się moja miłość. Elfogyott az inspirációm. Skończyła się inspiracja. Ki aszott belőlem az öröm. Wszystko wyschło we mnie. A romantikát elfelejtettem. Zapomniałem romantycznych rzeczy. És mit mond Jézus? I co mówi Jézus? Töltsed meg színültig vízzel. Napełnij się twoją stągwię na pełni wodą. Szent szellemmel töltekezzél be színültig. Napełnij się Duchem Świętym. És Jézus borrá fogja változtatni a vizet benned. A Jézus w ciebie tą wodę zamieni w wino. És akkor a vége nem rosszabb lesz. I koniec nie będzie gorszy. Hanem jobb lesz. Ale będzie lepszy. Én most. Ja teraz. Jobban szeretem a feleségemet. Bardziej kocham moją żonę. Mint amikor feleségül vettem. Jak ją wziąłem za moją żonę. Pedig azóta már 5 gyereket szült. 5 dzieci mi urodziła. Már van 6 unokánk. Mam 6 wnuków. És kérdezték is tőlem. I pytali się mnie. Milyen érzés nagypapának lenni? Jakie to uczucie być dziadkiem? Mondtam, nagyon jó. Bardzo dobre. De az egy kicsit furcsa. Ale trochę dziwne. Egy nagymama fekszik mellettem az ágyba. Babcia śpi obok mnie w łóżku. De nagyon szeretem őt. Ale bardzo ją kocham. És ő is szeret engem. I ona też mnie kocha. És jobban szeretjük most egymást. I teraz bardziej się kochamy. Mint amikor megházasodtunk. Jak się pobraliśmy. És miért beszélek erről? Dlaczego mówię o tym? Mert a házasság is viharba kerül. Bo małżeństwa też mogą dostać się különösen do burzy. Különösen mai időbe. Szczególnie w tych czasach. Amikor tőlünk nyugatabbra. Kiedy od nas na már zachód. Már azt is megkérdőjelezik. Już zapytają nawet. Hogy a férfi, férfi. Czy mężczyzna jest a nő mężczyzną. Meg nő. A kobieta jest kobietą. A gyerekek meg a férfinek, meg a nőnek a szerelméből vannak. I czy w ogóle dzieci powstają z miłości kobiety i mężczyzny? Hogy a család egy apából áll, ami férfi. Że rodzina składa się z egy anyából, męża, aki nő. Z ojca, który jest mężczyzną i z matki, która jest kobietą. És az ő szerelmükből lesznek a gyerekek. I z ich miłości będą dzieci. De Amerikába. A w Ameryce. Nyugat-Európába. Na zachodzie Europy. Már ez egy divat. To już jest moda. Hogy nem kell, hogy két különböző nemű házasodjon össze. Że dwie osoby odmiennej płci. Két férfi is összeházasodhat. Się żenią, tylko két prawda, nő is. Pobierają się dwaj mężczyźni, dwie kobiety. Vagy akár többen is. Albo nawet więcej się Amerikában pobiera. Amerikában már vannak egy fát vett feleségül. W Ameryce są ludzie, którzy się ożenili z drzewem. Vagy a mobiltelefonjával ale házasodott. Ze swoim telefonem. Az emberi elmebajnak nincs határa. No, nie ma jak gdyby granic dla głupoty ludzkiego umysłu. A világ egyre jobban áll a feje tetejére. I teraz świat staje na głowie. Az én Bibliámban azt olvasom, a w mojej Piśmie Świętym hogy czytam, Isten férfit teremtett, że Pán Bóg stworzył és nőt teremtett. Mężczyznę i kobietę. És amikor ezt megkérdőjelezik, a kiedy próbują to podważać, a legtermészetesebb, evidensebb dolgokat is megkérdőjelezik, najbardziej ewidentne rzeczy. Ez azt jelenti, hogy az ördög nagyon becsapja az embereket. To znaczy, że szatan bardzo oszukuje ludzi. És Isten pedig szeretne adni kegyelmet az embereknek. A Pán Bóg chce dać ludziom łaskę. És örüljetek, hogy van férfi, i cieszcie és van się, nő. Że jest mężczyzna i kobieta. Ha te férfi vagy, azért adj hálát, hogy férfi vagy. Jak jesteś mężczyzną, daj ha chwałę vagy, Panu, azért że jesteś hálát, mężczyzną. Hogy nő vagy. Jak jesteś kobietą, daj chwałę Panu De za to, że jesteś kobietą. Az ember más, mint aminek született. Człowiek nie może być kimś innym, jak się tak urodził. És mi találkoztunk ilyen a Magyarországon. A my się już spotykamy na Węgrzech z takimi rzeczami. Hogy egy születés, egy férfinak született férfi. Że mężczyzna, który się urodził nővé mężczyzną. Nővé operáltatta magát. Operował się, żeby być kobietą. De utána nem lehetett visszaoperálni. Ale niestety tych operacji nie można odwrócić. És nagyon bánta, hogy ezt megcsinálta. I bardzo żałował tego. De utána már nem tudta visszacsinálni. Nie mógł tego już odwrócić, tego procesu. És már megállapították, hogy a 80% annak, aki átoperáltatja magát, i teraz stwierdzono, że 80% mégsem ludzi, lesz boldog, którzy się przeoperowali, attól, nie są wcale magát, szczęśliwi. Mert rájön, hogy nem ez volt a fő baja. Bo jak gdyby dochodzą do tego, że to nie był główny problem w ich życiu. És nagyon sokan öngyilkosak lesznek közülük. I jest bardzo dużo samobójców wśród nich. Ezért már Amerikában már nem is olyan könnyen engedik, hogy átoperáltassák magukat. No, także w Ameryce już nie tak bardzo pozwalają na to, żeby ludzie się przeoperowali. De van egy erőszakos kisebbség, ale jest taka bardzo agresywna aki mniejszość, erőteti ezt a dolgot. Która bardzo to
De akik ebbe benne vannak, i ci, którzy w tym są, azok nagyon is ki szeretnének már jönni belőle. Chcieliby wyjść z tego problemu. Csak arról nem szól a történet. Ale o tym już nie mówią. Mert a világ vezetői, tudjátok, mit szeretnének? Bo wiecie co, przywódcy świata chcieliby. Egy olyan hatalmas tömeget, chcieliby taki tłum, akinek nincs nemi identitása, którzy nie ma tożsamości vallási identitása, religii, és nemzeti identitása, i narodowości. Csak élvezetet keresnek. Tylko chcą się rozkoszować życiem. Mindegy, hogy hogyan. Wszystko jedno, w jaki sposób. És egy ilyen élfajház tömeget, i tacy ludzie, którzy tylko chcą się rozkoszować, te úgy tłumy, lehet irányítani, hogy akarják. Można tak kierować, jak się chce. Na, ebben a csapdában ne lépjetek bele. Czyli do tej pułapki niech nikt nem, örülj, hogyha férfi vagy. Ciesz się, że jesteś mężczyzną. Akkor legyen egy jó feleséged. Miej wspaniałą żonę. Ha nő vagy, jest akkor legyen egy jó férjed. Kobietą, miej wspaniałego męża. De mondod, én ma megházasodtam, de nem sikerült. Ale może powiedziałeś, ja się już ożeniłem, ale to się nie udało. Hát Jézus odatevő. Jézus czyni cuda. Az első csodáját hol tette? Pierwszą, egy esküvőn. Pierwszy cud, gdzie uczynił, na menj weselu. Menj oda Jézushoz. Idź do Jézusa. És kérjed, hogy segítsen. I proś, aby ci pomógł. És újból szerelmes leszel az asszonyba. I wtedy ponownie będziesz zakochany w żonie. Újból a férjedre föl fogsz tudni nézni. Ponownie będziesz mogła patrzeć na męża. És nem csak azért, mert magasabb nálad. Nie tylko dlatego, tu po węgiersku jest takiego, że do góry patrzeć na męża, nie tylko dlatego, że jesteś niższa. Azért is föl tudsz nézni rá. Dlatego możesz mert olyan cselekedetei vannak, bo on takie rzeczy robi, kivívja a tiszteletedet, że zasłuży na twój szacunek. Mondok egy titkot nektek, férfiak. Powiem wam, mężczyźni, akkor tajemnice. Akkor fog a feleséged szót fogadni neked, żona będzie posłuszna tobie. Ha neked Jézus lesz a fejed, jeżeli Jézus będzie twoją głową, akkor te jó feje leszel a feleséged. Ty wtedy będziesz dobrą głową dla twojej żony. De neked nem a Jézus a fejed, jeżeli Jézus nie jest twoją głową, esténként kukucskálod az internet pornót, i być może wieczorem zaglądasz do internetu i bűnös dolgokat csinálsz, i oglądasz jakieś grzeszne rzeczy, to nie oczekuj tego, hogy a feleséged szót fogadjon neked, że żona będzie posłuszna. A megalázod őt. Bo przez to ją poniżasz. Szeresd a feleségedet. Kochaj swoją żonę. És akkor fog szeretni a feleséged is téged. I żona też będzie kochała ciebie. Persze, az asszonyoknak is fontos. Dla kobiet też jest ważne. Hogy szeressék a férjüket. Aby kochały swoich mężów. És ne sokat kritizálják. I nie krytykowały ich. Tudjátok, miért szeretnek a férfiak pecázni? Wiecie, dlaczego mężowie lubią chodzić na ryby? A halak nem kritizálják őket. Bo ryby ich nie krytykują. És csönd van. Bo są a tóparton. Jest cicho na brzegu. Kicsit hagyjad a férjedet is, hogy csöndbe legyen otthon. Zrób wszystko, żebyś no, csak úgy legyen. W ciszy w domu. Nem kell mindjárt szóra fakasztani, hogy hazamegy. Nie trzeba go atakować, jak wraca do domu. De ez egy külön téma lesz. Ale to taki odrębny temat. De a mai témánk, a nasz temat, hogy a vihart hogy lehet lecsendesíteni. Jak można uspokoić burzę? Például a házassági vihart. Małżeńską burzę. Úgy lehet lecsendesíteni. W ten sposób można uciszyć. Békén hagyod a férjedet. Że w spokoju pozostawisz męża. És szereted őt. Kochasz go. Az asszonyt pedig. A kobieta? Szereted úgy, mint az Úr az egyházat. Kochasz tak, jak Jézus swój kościół. És egymást nem bántjátok. I razem się különösen nem a gyerekek előtt. Nie prześladujecie, tym bardziej przed dziećmi. Mit mond az ige? A co mówi słowo? Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie. A nap le ne menjen a ti haragotokon. I niech dzień nie mija bez tego, że przebaczyliście tehát sobie. Napközben még lehet haragudni. W ciągu dnia można się jeszcze gniewać. De este már nem szabad. Ale wieczorem już nie. És ilyenkor nyáron. A teraz latem. Tovább lehet haragudni. Dłużej można się gniewać. De később megy le a nap. Bo później zachodzi viszont słońce. Itt is lemegy a nap. Ale wcześniej czy później tak amikor zajdzie. Viszont lemegy a nap. A jak już zasz. Akkor már nem szabad haragudni. To już nie wolno się gniewać. Nem lehet olyan. Nie ma czegoś takiego. Hogy te jobbra fordulsz az ágyba. Że ty się obracasz w jedną stronę fordul, w łóżku, a żona w drugą stronę. És köztetek egy téglafalat húztok. A między sobą murujecie wielki mur. Jó, megsértődtetek egymásra. Bardzo, żeście się pogniewali. Este mindig ki kell békülni. Wieczorem zawsze trzeba się pogodzić. Mert mi lesz akkor? Bo co będzie? Ha Jézus este megjön. Że Jézus wieczorem przyjdzie. Mind a ketten haragusztok. I jak obydwoje się gniewacie. Mind a ketten itt maradtok. Obydwoje tutaj zostaniecie. Ha csak az egyik haragszik. Jak tylko jedna osoba się egyik gniewa, marad itt. To tylko jedna tutaj zostanie. Egyik se haragszik. A jak obie się nie gniewają, akkor mind a kettőt elviszi az obie Pán Bóg zabierze. Mi a legjobb?
Co jest najlepiej? Ha nem haragszol. Jak się nie gniewamy. Nem sértődsz meg. I nie obrażamy. Nem duzogsz a másikra. Nie, no, gniewamy się tak. Szoktam mondani, a magyaroknak egy nagy problémája. Mówię o tym, że Węgrzy mają wielki nagyon problem. Nagyon könnyen megsértődnek. Bardzo prędko się obrażają. De nagyon nehezen tudnak megbocsájtani. I bardzo ciężko przebaczają. Ez, nem tudom, a lengyelek hogy vannak. Nie wiem, jak to jest w Polsce. A magyarok így vannak. Na Węgrzech to tak nagyon jest. Könnyen meg tudnak sértődni. Bardzo łatwo się obrażają. És nagyon nehezen tudnak megbocsájtani. I bardzo trudno przebaczają. De pont fordítva kéne. Ale odwrotnie powinno nagyon być. Nagyon nehezen kéne megsértődni. Bardzo ciężko byłoby się nagyon obrazić könnyen meg kéne bocsájtani. I łatwo przebaczać. Tehát a házassági viharokat, czyli małżeńskie burze, tak można ominąć. Hogyha Jézus a feje a férnek, jeżeli głową rodziny jest mąż, a feleség meg engedelmes a férjének. A żona jest posłuszna mężowi. A férj meg úgy szereti a feleségét, a mąż tak kocha żonę, mint Krisztus az egyházat. Jak Chrystus swój kościół. Ez adja a harmóniát a házasságban. To daje harmonię w rodzinie. Nie szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie, szczycę się. Nie szczycę się mądrością, Panie, nie szczycę się z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie, szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. Jakże wzniosły jest Twój tron, ziemia drży, jakże wzniosły jest Twój tron. Stwórco mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Jakże wzniosły jest Twój tron, Ty rządzisz narodami. Jakże wzniosły jest Twój tron, cała ziemia drży. Zostawiam to, co za mną.
patrzę wstecz. Odkupiłeś przecież przeszłość mą. Na grząskim dnie leżałem, póki nie przyszedłeś do mnie. Teraz stoję na skale. Moje życie w Twoich rękach, moja przyszłość w Twoim planie. Wiem, że stoję.